Katarzyna Mazurkiewicz, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji Łańcut. Wracamy do sprawy łańcuckiego Polmosu. Niestety z Warszawy nie nadeszły dobre wieści dla pracowników, a w naszym mieście fani League of Legends zmierzyli się w pierwszym w naszym regionie turnieju. Opiekunowie najcenniejszych polskich zabytków spotkali się w Muzeum Zamku, na Mosirze kibice dla kibica, a w MDK-u coroczne święto najmłodszych. Z Warszawy nie płyną dobre wieści dla pracowników łańcuckiego Polmosu. 7 czerwca w Sejmie RP po raz pierwszy od wydania decyzji o masowych zwolnieniach stronie polskiej udało się porozmawiać z dyrektorem generalnym MBWS, Jeanem Renault. Dużo nadziei wiązano z tym spotkaniem, niestety dyrektor francuskiej spółki nie przyjechał negocjować. Manifestowali w Łańcucie i Warszawie, zwracali na siebie uwagę, blokując drogę krajową numer 4, protestując pod Sejmem i ambasadą Francji. Wszystko, by zmienić decyzję o masowych zwolnieniach w Polmosie, bo dla wielu z nich to być albo nie być. Troje dzieci, żona nie pracuje. Ciężko. I całe życie pewnie przepracowane w firmie. 31 rok we firmie. W naszym wieku, gdzie my znajdziemy w powiecie łańcuckim, no to tylko jest, nie wiem, no wyjazd, no trudna sytuacja. Przecież to są matki samotnie wychowujące dzieci, to są osoby też samotne, to są małżeństwa, które z dnia na dzień stracą właściwie środki do życia. No firma też nie liczy się po prostu z niczym i z nikim. Jeszcze do 7 czerwca żywiono nadzieję na przekonanie francuskiej spółki i choćby zmniejszenie liczby zwolnień. W tym dniu do Sejmu RP na zaproszenie polsko-francuskiej grupy parlamentarnej przyjechał Jean Renault, dyrektor generalny MBWS. Niestety, z nieprzejednanym stanowiskiem. Polski rynek jest w ogóle taką według nich niszową sprawą. No tak, tak ja to odbieram. I po prostu traktują firmę w Łańcucie jako ten jeden z trybików całej machiny Marie Brizard. W spotkaniu pokładano duże nadzieje, bo do tej pory dyrektor generalny MBWS nie chciał osobiście rozmawiać z przedstawicielami zakładu. Wspólnie próbowano przekonać Renault do rozważenia innych opcji co do przyszłości Polmosu. Padła m.in. propozycja odkupienia przez załogę fabryki części produkcji, która obejmowałaby lokalny rynek. Pan Renault definitywnie powiedział, że nie ma takiej możliwości, choć mamy przykłady, na przykład w branży piwowarskiej, że manufaktury piwowarskie doskonale funkcjonują. My wiemy, że ten zakład jest rentowny, że on może produkować przy niewielkich nakładach inwestycyjnych, przy działaniach normalnych, biznesowych, marketingowych, można wypracować jeszcze dobre wyniki. Jak komentowano po spotkaniu, przedstawiciele spółki MBWS od początku nie byli nastawieni na negocjacje. Nie było żadnego kompromisu, ani chęci z ich strony, żeby przyjąć jakieś z naszej strony argumenty, ażeby obronić po prostu miejsca pracy. Ja po prostu uważam, jestem zdegustowany tym spotkaniem i myślę, że było to ukartowane o wiele wcześniej. Ale pamiętajcie Państwo, będziemy walczyć do końca. Mogę powiedzieć, że ten dziki kapitalizm, który po prostu jest, jest bez ludzkiej twarzy. Tak naprawdę mogę powiedzieć dzisiaj, że pana Renault nie obchodziły losy tych ludzi. Wręcz przeciwnie, powiedział, że to jest biznes. Przedstawiciele MBWS odmówili komentarza po spotkaniu. Kilka godzin później wydali natomiast oficjalny komunikat prasowy, w którym potwierdzone zostały plany budowy w Łańcucie nowoczesnej destylarni za kwotę 20 milionów euro. Jednak początek jej funkcjonowania w 2017 roku oznaczałby koniec produkcji wódek w Polmosie. Parlamentarzyści i władze samorządowe zapewniają, że popierają inwestycje budowy w Łańcucie destylarni. Nie mogą jednak pogodzić się z tak dużymi zwolnieniami. Jest zdruzgotany tym, co usłyszałem od pana Renault, pana prezesa, dlatego że stanowisko jest nieprzejednane. Zwolnić 130 ludzi i to zrobić natychmiast jest nie do przyjęcia. Nie pozostawimy załogi samej sobie. Jesteśmy po to, żeby pomagać, żeby być z ludźmi do końca. Tak jak pan burmistrz powiedział, spotkamy się z załogą, spotkamy się ze związkami zawodowymi i będzie wypracowane jakieś stanowisko. W oświadczeniu francuskiej spółki zapewniono o chęci wsparcia zwalnianych pracowników. Jest m.in. mowa o programie dobrowolnych odejść. Pracownicy Polmosu i osoby ich wspierające mimo niepowodzenia negocjacji zapowiadają dalsze działania. Padły hasła strajku i bojkotu konsumenckiego. W Polsce pracodawcy jacy są, tacy są, ale przynajmniej rozmawiają. A ich nawet nie stać na to, żeby z Polakami porozmawiać. Żeby porozmawiać, my nie szkodzimy tej firmie, ale
wygląda na to, że no firma sobie chyba sama sobie szkodzi, że przyszłość tej firmy raczej nie, moim zdaniem nie będzie zbyt długa tutaj na terenie Polski. Dlatego, że stają się niewiarygodnym partnerem w takich drobnych sprawach jak umowy pomiędzy związkami czy pracownikami a pracodawcą, to są zazwyczaj wypełniane. A tu wygląda na to, że zapowiedzieli coś innego, co innego robią. Pierwsze dwa dni czerwca w Łańcuckim Zamku upłynęły na niecodziennym spotkaniu. Do naszego miasta zjechali opiekunowie najcenniejszych polskich zabytków, czyli pomników historii. Spotkali się, by wspólnie dyskutować nad wyzwaniami, jakie niesie ze sobą masowa turystyka. Pomnik historii to prestiżowe wyróżnienie dla polskiego zabytku nieruchomego, ustanawiane od 1994 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Obecnie na liście pomników historii znajduje się 60 obiektów, wśród nich od 2005 roku także Łańcucki Zespół Zamkowo-Parkowy i w tym roku to on stał się gospodarzem corocznego spotkania opiekunów wszystkich tych wyjątkowych zabytków. Spotkania takie są potrzebne, bo tytuł pomnika historii to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Dlatego zarządcy obiektów spotykają się, by wymieniać doświadczeniami, budować wzajemną współpracę i stawiać czoła wyzwaniom. 1 i 2 czerwca wśród prelegentów obok dyrektora Łańcuckiego Muzeum Zamku znaleźli się m.in. opiekunowie Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, Muzeum Zamojskie w Kozłówce czy Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Obiekty rezydencjonalne z listy pomników historii zostały wybrane nieprzypadkowo. Są to szczególne zabytki, bo tak jak tutaj też wspomniano, wszelkie wyniki badania, nie tylko prowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, ale również przez różnego rodzaju organy zajmujące się turystyką, wykazują, że są to obiekty najchętniej i najliczniej odwiedzane, które podobno około 6 milionów osób rocznie odwiedza. Tłumnie odwiedzane zabytki to powód do zadowolenia, ale i konieczność podejmowania rozważnych działań organizacyjnych. Stąd tematem tegorocznego spotkania stały się wyzwania stojące przed zarządcami pomników historii w dobie masowej turystyki, w tym przed Łańcuckim Muzeum Zamkiem. Spotkania opiekunów pomników historii odbywają się co roku od 6 lat. Ich głównym organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jest jedną z najpopularniejszych gier sieciowych na świecie. Codziennie gra w nią kilkadziesiąt milionów osób ze wszystkich krajów, a turnieje cieszą się nie mniejszą popularnością niż największe wydarzenia sportowe. Dlaczego więc i w naszym mieście nie zorganizować turnieju w League of Legends? Bo jak się okazuje, graczy nie brak też i w naszym regionie. Nie przeżyje tego, nie, ale uciekł pięknie to zagrał. Ulti Ezreala nie zabiło. Piękna zagrywka ze strony Azira. Na pomysł zorganizowania turnieju w League of Legends wpadli uczniowie i absolwenci pierwszego liceum w Łańcucie, a ich inicjatywę wsparł dyrektor szkoły Robert Szura. Choć to w naszym mieście nowość, zainteresowanie było spore. Chęć udziału zgłosiło ponad 80 osób. Gdyby do tego doliczyć także kibiców, liczba grubo przekroczyłaby setkę. Najmłodszych graczy mamy z gimnazjum. Najstarszych graczy mamy około 22-23 lat. W tym momencie jest 60 zawodników. Ale do gry zgłosiło się 85, lecz tak jak wcześniej mówiłem, 5 zespołów nie mogliśmy przyjąć ze względów organizacyjnych. League of Legends to sieciowa gra strategiczna, w której naprzeciwko siebie stają 5-osobowe zespoły. I wbrew temu, co uważają niektórzy, nie jest to bezmyślne klikanie w myszkę. Gra wymaga pracy zespołowej, opracowania wspólnej strategii, refleksu i doświadczenia graczy. Wczesna faza gry nam za dobrze nie poszła, ale tak po 30 minutach sobie zaplanowaliśmy, że będziemy mieć taką dobrą kompozycję drużyny, żeby po prostu w takiej walce drużynowej ich pokonać. Dobieramy mniej więcej taktykę pod przeciwników, aczkolwiek wiadomo, że wszystko wychodzi w praniu i podczas gry no, wszystko się zmienia, to z czynników jest tak wiele, że ciężko przewidzieć, co się będzie działo. Decyzja, że możemy wygrać przez cały mecz. Jedna zła decyzja, bo ktoś szybciej zginie i będzie 4-5, oni nas pokonają i dokończysz po prostu grę. Można jednym błędem po prostu przegrać całe 40 minut gry, tak? Tak jak w każdym sporcie, szczerze mówiąc. Bo właściwie na świecie gra jest już traktowana jak pełnoprawna dyscyplina sportowa. I jak w każdym sporcie, drużyny mają tu swoich trenerów, opracowane harmonogramy szkoleń i wiernych kibiców. Emocje są wielkie nie tylko na tych największych zagranicznych turniejach. W Łańcucie atmosfera gry zaskoczyła nawet organizatorów. Nie sądziłem, że mogą być aż tak zainteresowani tym turniejem, tą samą rozgrywką, bo nawet nie chodzi mi w tym momencie o widownię, ale ludzie, którzy grają, jakie to są emocje dla nich i tak dalej. Tu po prostu trzeba być, to trzeba słyszeć, jak oni siedzą w salach, grają i my tutaj siedzimy w naszej sali i słyszymy, jak z sal obok oni krzyczą. Głównie chodzi o zabawę, bo naprawdę dla nas gra wielka przyjemność, wszystkim jeszcze z kolegami, że można pośmiać, pograć, a właśnie jeszcze możemy zostać docenieni przez publiczność brawami. Jest! Tak, o. Widać emocje. No, to jest właśnie. Turniej trwał 3 dni, podczas których rozegrano 20 meczy w zmodyfikowanym systemie brazylijskim. Ostatecznie na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna Smutne Gruszki, złożona z mieszkańców Rzeszowa, Przeworska i Niska.
Zaczęło się od muzycznego bukietu dla mam, skończyło na rodzinnym festynie z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczna 37. przedszkolada organizowana w Miejskim Domu Kultury już za nami. Między 25 maja a 5 czerwca na najmłodszych mieszkańców naszego miasta i ich rodziny czekały konkursy, koncerty i imprezy, w których każdy mógł się czymś wykazać. Jesteś przy mnie. Uroczyście otwieramy 37. przedszkoladę. Wielkie brawa dla was. Każdy ma jakiegoś fioła, zakręcony jest jak pszczoła. Nikt na miejscu nie usiedzi, czemu dziwią się sąsiedzi? A najbardziej? Bańki mydlane. Jest pięknie, mi się strasznie podoba. A co się podoba najbardziej? Atmosfera miła, rodzinna. Tańce, muzyka, można kupić watę cukrową, popcorn czy balony. A dzieciom co się podoba? Chyba wszystko to, że są inne dzieci, że jest wesoło, kolorowo. No i że przede wszystkim można spędzać czas z innymi rodzicami, porozmawiać. No i dzieci, prawda, mogą pobawić się ze sobą. Dzieci występują nasze, więc dlatego też musi nam się podobać też. No ale nie tylko musi, ale chyba się podoba. No tak, tak, oczywiście. Lubicie przychodzić na takie imprezy w plenerze? Tak, zawsze jest coś ciekawego do robienia w niedzielę albo w sobotę. Zwłaszcza jak pogoda jest fajna, nie? Tak. Za nami 12. edycja Mistrzostw Polski Klubów Kibica. W tym roku impreza wyjątkowa, bo zorganizowana w szczególnie ważnym celu, aby okazać pomoc i wsparcie dla Macieja Fajgera. Od lat wiernie kibicuje łańcuskiemu Sokołowi. Teraz wszyscy kibicują jemu w walce z ciężką chorobą nowotworową. Impreza na obiektach Mosir odbyła się w ostatni weekend maja. Spośród 8 drużyn startujących w Mistrzostwach Polski Klubów Kibica najlepsi okazali się goście z nadmorza. Kotwica Kołobrzeg, która w finale pokonała kibiców SKK Rzeszów. Impreza, choć sportowa, miała też swój program artystyczny. Dla mieszkańców wystąpili soliści i zespoły muzyczne, a gwiazdą wieczoru była łańcucko-rzeszowska grupa Blant. W ramówce znalazły się ponadto pokazy rowerowe, wspólne grillowanie, zumba i występ Mieszka Włodarczyka, niedoścignionego w trikach koszykarskich. Wszystko w duchu pomocy dla chorego Macieja Fajgera. A że Maciej to wierny kibic Sokoła Łańcut, na imprezie nie zabrakło meczu pierwszoligowych koszykarzy. Z kolei decyzją Fajosa zebrane podczas imprezy datki ponad 2000 zł przekazano na rzecz podkarpackiego hospicjum dla dzieci. Ważną akcją było też rejestrowanie dawców szpiku kostnego. Podczas imprezy do rejestracji udało się zachęcić 50 mieszkańców naszego regionu. Kolejna duża impreza na obiektach Mosir już 11 czerwca. Na mieszkańców będą czekały zarówno zawody sportowe, jak i występy artystyczne, a gwiazdą wieczoru będzie Steel Velvet. Oby tylko pogoda dopisała. Dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.